Sukces to pojęcie, które dla każdego może oznaczać co innego. Dla jednych może być to osiągnięcie niezależności finansowej, dla innych spędzanie czasu z rodziną, a jeszcze dla innych chociażby podróż dookoła świata. Jednakże, niezależnie od tego, jak definiujemy ten sukces, to istnieją pewne rzeczy, które ludzie sukcesu robią, a których ludzie biedni, ludzie, którzy tego sukcesu nie odnoszą, nie robią. Jedną z takich rzeczy jest podejście do porażek. Ludzie sukcesu wręcz te porażki świętują, wręcz je celebrują i wyciągają z nich jak najwięcej. Oczywiście, każda porażka boli, każda porażka, wiecie, nikt się nie cieszy od razu po. Niemniej jednak każda ogarnięta osoba potrafi z każdej porażki, z każdego potknięcia wyciągnąć lekcję. Bo właśnie to te porażki są najlepszymi nauczycielami. I ludzie sukcesu to są właśnie ludzie, którzy mimo tych porażek, mimo tych potknięć próbują dalej. Mówi się, że Thomas Edison wynalazł żarówkę po ponad 1000 prób. Także sam sobie odpowiedz, kiedy ty ostatnio poddałeś się, zanim coś spróbowałeś w ogóle nawet 5 razy. A co dopiero mowa o 1000. I kolejną rzeczą, która oczywiście do tych porażek i potknięć prowadzi, jest podejmowanie ryzyka. Wiele osób po prostu się tego boi. Woli to, co jest bezpieczne, woli to, co jest znajome. Dlatego, że zawsze ból po stracie jest większy niż szczęście po zyskaniu czegoś. Jednakże, jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. A kto nie gra, to nie wygra. Kolejną rzeczą, którą robią ludzie sukcesu, jest korzystanie z dźwigni finansowej. Każdy człowiek sukcesu zdaje sobie sprawę z tego, że ma tylko 24 godziny do wykorzystania, że nie jest alfą i omegą i nie wie wszystkiego. Dlatego też wykorzystuje inne osoby, zasoby i różne narzędzia tak, żeby pieniądze pracowały dla niego, czy inni robili coś za niego, żeby on w tym czasie mógł zrobić coś innego. I ludzie sukcesu przede wszystkim muszą. To jest właśnie ta różnica, że osoba, która jest zdeterminowana, ona musi coś zrobić. To nie jest tak, że powinna coś zrobić, tylko ona się do tego zmusza. Bo wiecie, wiele osób ma coś takiego, że o, powinienem coś zrobić ze sobą, powinienem, nie wiem, czytać książki, iść na jakieś szkolenie, nie wiem, no cokolwiek, dokształcić się w jakiś sposób, pójść na trening, a te osoby, które osiągają ten sukces, robią to mimo chęci, a raczej mimo braku tych chęci. Dlatego, że mają po prostu taką wewnętrzną potrzebę wykonania danego zadania i są przede wszystkim zdyscyplinowane. Kolejną różnicą jest to, że osoby sukcesu, osoby bogate czytają inaczej, czytają coś innego. Otóż jak pokazują statystyki, tylko 11% bogatych osób czyta dla rozrywki, czyli czyta książki, nie wiem, fabularne, jakieś opowieści i tak dalej, w przeciwieństwie do osób biednych, gdzie ta liczba wynosi 79%. Natomiast aż 85% ludzi sukcesu czyta przynajmniej 2 książki miesięcznie i są to książki związane z edukacją, karierą, rozwojem czy czymkolwiek, co może im pomóc iść do przodu. W przeciwieństwie do biednych osób, gdzie ta liczba to jest tylko 15%. Im więcej czytamy, tym więcej wiemy. Możemy uczyć się biografii znanych osób, możemy uczyć się na ich błędach, żeby samemu ich nie popełniać. I wiecie, możemy z nich czerpać, zwłaszcza jeżeli nie mamy wokół siebie ludzi, którzy są inspirujące. I warto zrobić z tego nawyk, warto czytać. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat wyrabiania nawyków, to koniecznie zobacz mój film na kanale na ten temat, będzie podlinkowany w opisie. Kolejna cecha ludzi sukcesu to to, że oni chronią swoje życie. I wiecie, nie mówię tu o tym, że chronią się przed, nie wiem, dziką zwierzyną. Bardziej mówię tutaj o chronieniu się przed szkodliwymi, złymi rzeczami, które mogą mieć na nas wpływ, takie jak chociażby używki, toksyczni ludzie, przetworzone jedzenie, brak snu, stres. Zauważcie, że mało który miliarder ma problem z nadwagą czy z otyłością, dlatego że zdaje sobie sprawę z tego, że to, jak on żyje, to czy uprawia sport czy nie, to co je i to w jaki sposób, nie wiem, wygląda, czuje się, będzie miało wpływ na jego performance też w pracy. Dlatego dba nie tylko o swój umysł, ale także o swoje ciało. Ludzie sukcesu też bardzo często znani są z tego, że wstają bardzo wcześnie rano, o 4, 5 rano, bo jest to magiczna godzina, ale tu nie będę długo o tym mówił, dlatego że w kolejnym filmie właśnie omówię książkę Klub 5 rano, gdzie dokładnie powiem, jakie są plusy, jakie są minusy wstawania wcześniej rano i jak w ogóle się do tego przygotować i jak się na to przestawić. Ludzie sukcesu też wciąż powtarzają. Jak to mawiał Bruce Lee, nie boję się kogoś, kto trenował 1000 kopnięć, boję się tego, kto trenował jedno kopnięcie, ale 1000 razy. Dlaczego Michael Jordan trenował po 2 godziny dziennie, rzucając 1000 razy dziennie do kosza, skoro i tak było najlepsze? Właśnie po to, żeby najlepszym pozostać. Im więcej czasu w coś wkładamy, im częściej coś powtarzamy, tym przychodzi nam to łatwiej, tym jesteśmy w tym lepsi, w tym jesteśmy bardziej efektywni i efektowni. I ostatnia rzecz, którą ludzie sukcesu robią, to nie unikają bólu. W dzisiejszych czasach coraz bardziej jesteśmy miętcy. Coraz częściej nie chcemy robić rzeczy, które są trudne. Mamy coraz więcej narzędzi, coraz więcej możliwości, żeby
ktoś nas po prostu w czymś zastąpił, albo żebyśmy po prostu nie musieli tego robić. I to jest właśnie ta dyscyplina i samozaparcie, które musimy trenować tak jak mięśnie. I tak jak mięśnie, powiedzmy, obciążamy powoli, stopniowo od małych ciężarów do coraz większych, z tygodnia na tydzień progresujemy ten ciężar. Tak samo jest tutaj, im częściej robimy trudne rzeczy, im częściej robimy rzeczy, które są sprawiają nam dyskomfort, to coraz łatwiej nam to przychodzi, coraz łatwiej nam się zabrać za coś, na co nie mamy ochoty, za coś, co jest trudne, coraz łatwiej jest nam zabrać też się za nowe rzeczy. Spróbowanie tego, spróbowanie tamtego. I cała idea w ogóle rozwijania się polega na tym, że robimy rzeczy, które nie są dla nas łatwe i nie są dla nas przyjemne. Jeżeli chcesz odnosić więcej sukcesów w swoim życiu, jeżeli chcesz być szczęśliwszym, to warto w zwyczaju mieć subskrybowanie tego kanału, bo nie zapominaj, że edukacja jest kluczem do sukcesu. A jeżeli chcesz zadbać bardziej o swoje zdrowie, o swój wygląd, o swoją sylwetkę, o swoją siłę, to zapisz się na bezpłatny newsletter Akademia Pana Szmeksa, gdzie co tydzień przez okrągły rok będziesz dostawać informacje właśnie na temat czy zdrowia, czy kształtowania sylwetki totalnie za darmo. Do zobaczenia w kolejnym materiale.